Cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w grudniu nakręciłam dla Was taki film, w którym opowiadałam Wam o 10 filmach, które warto zobaczyć podczas Świąt Bożego Narodzenia. Z racji tego, że mamy połowę wakacji, postanowiłam dla Was przygotować taką listę filmów, 10 filmów, które warto według mnie zobaczyć właśnie podczas wakacji. Także jeżeli jesteście zainteresowani, jakie filmy znalazły się na tej liście, to zapraszam Was dalej do oglądania. Bez zbędnego gadania, bez zbędnego przedłużania, przejdźmy już do miejsca 10, a na miejscu 10 znajduje się film pod tytułem Jedz, módl się i kochaj. Jeżeli chodzi o historię, to główna bohaterka grana przez Julie Roberts w pewnym momencie stwierdza, że jest znużona tym życiem w wielkim mieście. Wiecie, pracowaniem, przejmowaniem się kaloriami, właściwie zachowywaniem się według określonych schematów, dopasowywaniem się do swojego partnera, dopasowywaniem się do życia, tak w ogóle. I dochodzi do wniosku, że pora wyruszyć właśnie w podróż, w której odkryje samą siebie. Dlatego, aby coś zjeść, wyrusza do Włoch, aby się pomodlić, wyrusza do Indii i aby się zakochać, wyrusza na Bali. Jak ta historia się potoczy i jak potoczy się jej podróż, już sami musicie się przekonać. Ja muszę przyznać, że ta historia właśnie, która odbywa się we Włoszech, kiedy ona nie potrafi się wbić w spodnie, dla mnie to jest najlepszy moment, z którym ja najbardziej potrafię się utożsamić, zwłaszcza z tym niedopinaniem spodni. Jak najbardziej film polecam, jest to film idealny właśnie na wakacje, bo kto z nas kiedyś nie myślał, żeby spakować wszystko w jeden plecak i nagle wyruszyć przed siebie, zmienić całkowicie swoje życie? Ja w sumie jestem troszeczkę tłużliwa, jeżeli chodzi o takie wyprawy i takie filmy o kobietach, które wyruszają w podróż, na pewno się jeszcze pojawią na tej liście. Także, żeby za dużo nie opowiadać o jednym filmie, przejdziemy już do miejsca 9, a na miejscu 9 znajduje się film Woody'ego Allena o północy w Paryżu. Jeżeli tego filmu jeszcze nie widzieliście, to warto go właśnie zobaczyć w wakacje. Jest to najlepszy okres, żeby zobaczyć właśnie ten film Woody'ego Allena. Chyba wszystkie filmy Woody'ego Allena najlepiej oglądać w wakacje. Jak zapewne wiecie, miasto Woody'ego Allena odgrywa bardzo, bardzo, bardzo ważną rolę i tak jest również w tym przypadku. Nieważne w sumie, czy akcja rozgrywa się w Nowym Jorku, jego ukochanym mieście, czy akcja rozgrywa się w Wielkiej Brytanii, czy tak jak w tym przypadku w Paryżu, on po prostu ma smykałkę do uchwycenia tego, co najpiękniejsze w tych miastach. Paryż w twórczości Woody'ego Allena to jest po prostu majstersztyk. I dodatkowo, żebyście się nie czepiali, że jest to film mało wakacyjny, zdecydowanie jest to film o podróży, ale jest to film również o podróży w czasie. W pewnym momencie główny bohater postanawia wyjść na spacer wieczorową porą i podziwiać architekturę miasta zakochanych, gdy nagle podjeżdża do niego auto, takie dość dziwne auto jakby z poprzedniej epoki, wchodzi do tego auta i nagle tak podróżuje w czasie. Nagle pojawia się w latach 20. ubiegłego wieku, gdzie poznaje bardzo zdolnych i bardzo płodnych pisarzy, których wcześniej tylko i wyłącznie mógł znać z kart książek. Jest to dla niego coś niedorzecznego, coś nierealnego, ale jednocześnie pięknego. Woody Allen oprócz tego, że przedstawia w wyjątkowy sposób miasta, w których kręci filmy, również pisze dialogi, które są po pierwsze tak mądre, błyskotliwe i przede wszystkim zabawne, że no dla mnie to jest po prostu majstersztyk. Także jeżeli lubicie chociaż jeden film Woody'ego Allena, który widzieliście może kiedyś w przeszłości, to koniecznie zobaczcie O północy w Paryżu. Ale jeszcze jedno, z własnego doświadczenia na pewno wiecie, że czas wakacyjny to jest czas remontów, kiedy sąsiad z góry lub z dołu, albo z góry i z dołu, nagle postanawiają wyciągnąć wiertarkę i wiercić od godziny 7 rano do godziny 22 wieczorem. Nie możecie się wyspać, nie możecie wypocząć i tak to już bywa. Jest to po prostu czas remontów. Co ma z tym wspólnego Woody Allen? Nie, Woody Allen nie stoi z wiertarką i nie wierci cały czas, chociaż nie wiem. Przypuszczam, że tak nie jest. Chodzi mi konkretnie o mieszkania bohaterów, gdzie rozgrywają się różne akcje. Czy to jest Scoop, czy to jest Vicky Cristina Barcelona, czy to jest właśnie Manhattan, czy to jest Annie Hall i tak dalej, i tak dalej. Czy właśnie film O północy w Paryżu. Kiedy ja oglądam jego filmy i widzę te przestrzenie, w których poruszają się główni bohaterowie, ja dochodzę do wniosku, że muszę nagle zrobić remont. Ja chcę po prostu wszystko zaaranżować tak, jak on zrobił w danym filmie. I po prostu to jest dla mnie taka mobilizacja, żeby dołączyć do tych sąsiadów i również zrobić jakiś remont i przemeblowanie w pokoju. Także Woody Allen wpasowuje się w klimat wakacyjny w 100%. Chyba strasznie rozgadałam się na temat Woody'ego Allena, ale mam nadzieję, że mi jakoś to wybaczycie. Jeżeli chodzi o kolejne miejsca, jest to miejsce 8. Nie, czekajcie.
8. Na miejscu 8 znajduje się film pod tytułem Lola versus. Może jest to film mniej znany. Nie jest on w 100% wakacyjny, ale bardzo dobrze się go właśnie ogląda w wakacje. Tak myślę, że historia będzie bardzo zbliżona do tej historii przedstawionej właśnie w filmie Jedz, módl się i kochaj, ale nie w 100%. No i oczywiście gra tam Greta Gerwig, którą ja uwielbiam, ubóstwiam za Frances H. chociażby i za wszystkie inne filmy, w których grała. Jest po prostu taka naturalna, spontaniczna i w tym filmie również taka jest. Film rozpoczyna się w momencie, kiedy główna bohaterka Lola, grana przez Gretę Gerwig, przygotowuje się do ślubu, czyli bardzo ważnego wydarzenia w jej życiu. Postanawia wszystko przygotować, dopiąć na ostatni guzik, jednak w pewnym momencie, i to nie będzie spoiler, ponieważ to również pojawia się w trailerze, jej narzeczony, jej przyszły mąż stwierdza, że nie jest gotowy na taki krok do przodu. Więc jak sami widzicie, może nie jest to zbyt optymistyczne i nie jest to temat za bardzo wakacyjny, można by tak rzec, ale jeżeli chodzi o sam film, kolorystykę, to gdzie się akcja rozgrywa, Nowy Jork, i to jakie mieszkanie ma Lola, to po prostu jest niesamowite. Przede wszystkim muzyka, ja cię kręcę, muzyka jest po prostu no tak wakacyjna, jest taka energiczna, jest taka super, że ją tak często słucham. No dobra, okej, koniec o muzyce, ale jeżeli chodzi o film, to dla mnie jest bardzo, bardzo wakacyjny, może tematyka mniej, ale przede wszystkim jest też o tym, że często potrzebujemy jakiejś zmiany w naszym życiu, żeby odkryć siebie. To jest ten temat właśnie taki bardzo podobny do tego filmu Jedz, módl się i kochaj. No i przede wszystkim Lola praktykuje tam jogę, a ja w te wakacje również postanowiłam poszerzyć jakby swoje horyzonty i uczyć się czegoś nowego i padło właśnie na jogę. Myślę, że może od nowego semestru zapiszę się na jakąś jogę, żeby jakiś mistrz albo ktoś, kto się na tym lepiej zna i mógł poprawić moją technikę, a potem żebym mogła sama praktykować. Ale ogólnie jeżeli chodzi o film, to jest po prostu super. Na miejscu 7, i tutaj właściwie dużo osób może powiedzieć: a rzeczywiście, Dirty Dancing! Niefortunnie przetłumaczony na język polski Wirujący seks, chyba tak się to nazywało. Nie wiem, dla mnie zawsze będzie Dirty Dancing i nic z tego nie zmieni. Dla mnie ten film jest w 100% wakacyjny, zaczynając właściwie od ścieżki dźwiękowej, którą mogę słuchać praktycznie cały czas, przez cały rok, poprzez Patricka Swayze, który jest tam no po prostu Patrickiem Swayze, no nie oszukujmy się. Kończąc właściwie na układach tanecznych, które możemy powtarzać nie tylko na jakimś parkiecie weselnym, ale właściwie przez cały czas. I będąc na wakacjach, nie wiem, przy blasku księżyca na plaży, dobra, zabrnęłam za daleko, ale jeżeli chodzi w ogóle o Dirty Dancing, jest to historia baby, która z rodzicami i siostrą wyjeżdża na wakacje do takiego hotelu, dość dużego hotelu, gdzie wiadomo, mężczyźni grają w golfa albo w brydża, kobiety zazwyczaj są znudzone, chodzą na lekcje tańca, ogólnie zapełnia się czas czasowiczą. I tam baby poznaje, przepraszam, ale będę mówiła imię bohaterki i Patricka Swayze po prostu, ponieważ tak ich pamiętam. I tam główna bohaterka baby, nudząc się, poznaje właśnie niesamowitego mężczyznę, troszeczkę niegrzecznego, troszeczkę opryskliwego, ale jednocześnie w środku dobrego, czyli Patricka Swayze. I to, jak potoczy się ich znajomość, to już sami musicie się przekonać, także ja was zachęcam do oglądania. Ja uważam, że jest to też taki film, który rewelacyjnie oddaje takiego ducha w ogóle wakacji. Często mówi się właśnie o wakacyjnych miłościach, o wakacyjnych niespełnionych miłościach, także wydaje mi się, że Dirty Dancing jest idealne, ponieważ opowiada o tej takiej miłości wakacyjnej, miłości, która często w rzeczywistości kończy się w momencie, kiedy wracamy do domu, ale jednocześnie no jest to dalej film dla mnie aktualny i on się chyba nigdy nie zestarzeje, także to tyle. Na miejscu 6 znajduje się film Wes Andersona, Kochankowie z Księżyca. Oczywiście Wes Anderson jest genialnym reżyserem, który w swoich filmach przedstawia nam rzeczywistość w bardzo geometryczny sposób, chyba wiecie, o co mi chodzi. Jego filmy są po prostu miodem dla naszych oczu, chociaż nie wiem, czy to będzie dobre porównanie, ale są po prostu takie cudowne, je po prostu przyjemnie się ogląda. Jeżeli chodzi o Kochanków z Księżyca, to akcja tego filmu idealnie wpasowuje się właśnie w ten klimat wakacyjny. Mamy tutaj przedstawioną historię kochanków. Mianowicie, mamy tutaj historię młodego skauta, który zakochuje się w dziewczynie, która kradnie książki z biblioteki. Jednocześnie mamy tutaj również wątek detektywistyczny, mamy tutaj również wątek buntu młodych, którzy pragną przeżyć wakacje po swojemu. Wes Anderson idealnie te elementy właśnie z kina akcji, z kina detektywistycznego, z kina sensacyjnego wprowadza w ten film, a przede wszystkim nie jest to kiczowate, jest to po prostu tak wysmakowane. Ale oprócz tego przede wszystkim kolory w tym filmie, one są po prostu tak genialne. Ja kiedyś słyszałam
takie określenie, że ten film, a właściwie no można powiedzieć, że wszystkie filmy Wesa Andersona, kiedyś ktoś to określił, że to jest taki film z kategorii tumblerowych. Ja nie wiem, czy można to określić film tumblerowy, ale dla mnie przede wszystkim kolorystyka tego filmu oddaje jakby ducha lat 60. czy jakby starej fotografii. Zresztą jak oglądacie w tych przebitkach zwiastun, to możecie już poczuć ten klimat Wesa Andersona. Zresztą jak ten film wam się spodoba, to ja proponuję, żebyście sięgnęli po wszystkie jego filmy. Miejsce piąte! I teraz na pewno będę po dobrej stronie trzymała rękę. Jak poprzednio trzymałam źle rękę, to was najmocniej przepraszam. Na miejscu piątym, Pod słońcem Toskanii, jest to historia, która bardzo, ale to bardzo przypomina film pod tytułem Jedz, módl się i kochaj, o którym już wam wcześniej mówiłam. Przy czym z tą małą różnicą, że tutaj główna bohaterka jedzie tylko i wyłącznie do jednego miejsca. Właśnie po rozwodzie główna bohaterka postanawia wyruszyć w podróż do Toskanii i tam w momencie, kiedy zwiedza ze swoją grupą to urocze miasto, postanawia się na chwilę oddalić. W momencie, kiedy się oddala, wchodzi do jakiegoś takiego, wydaje się, opuszczonego domu i zakochuje się w tym miejscu od razu. I ona ten dom po prostu kupuje. Też bym tak chciała. Jeżeli chodzi o sam film, oczywiście jest to romans, ale taki bez przesady. Wydaje mi się, że każdy podczas seansu będzie się dobrze bawił, ponieważ mamy tam miłość, mamy tam przepiękne krajobrazy Włoch, ale również mamy tam Włochów. Mamy tam przedstawioną również cudowną historię przyjaźni, ale również miłości takiej młodszej oraz starszej. Jest tutaj również przede wszystkim historia tego domu i tego, jak on się zmienia. Jest tam również wątek polski, także warto również zobaczyć film za tego wątku. Ten film ma po prostu swój klimat i w momencie, kiedy się go ogląda, ja zawsze przeglądam jakieś oferty, kiedy jest jakiś wylot do Toskanii, bo również chciałabym polecieć do Toskanii, kupić dom i tam zamieszkać. Również chciałam zauważyć, że główną rolę ma tam Diane Lane, która teraz będzie grała w nowym, podobnym filmie, tak mi się wydaje. Paryż może poczekać, jak dobrze pamiętam. Idę w sobotę na ten film do kina i mam nadzieję, że po seansie, podobnie jak Pod słońcem Toskanii, będę szukała lotów do Paryża. Przechodzimy do miejsca czwartego. Czwarty. Tak, czwarty. Na miejscu czwartym będzie już bardziej młodzieżowo, ponieważ postanowiłam umieścić tutaj film Eurotrip z roku 2004. Jest to film, który już trochę lat ma, ale ja go oglądałam jeszcze jako nastolatka. Jest to historia grupy nastolatków, którzy po skończeniu liceum udają się do Europy, ponieważ jeden z nich pragnie poznać swoją znajomą z internetu. I w momencie, kiedy znajdują się już w Europie, przemierzają różne kraje, żeby ją odnaleźć i tam mają różne przeróżne perypetie. Najczęściej bardzo, bardzo śmieszne. Dużo osób pisało, że jest to przede wszystkim oparte na takim stereotypowym poglądzie Amerykanów na Europejczyków. No, na pewno jest tam bardzo, bardzo dużo stereotypów. Ja tylko chciałam zwrócić uwagę na pewien fragment w tym filmie, mianowicie fragment w pociągu. Ja chciałam tylko zauważyć, że wraz z moimi przyjaciółkami miałyśmy podobny incydent, może nie konkretnie taki, ale również kiedyś bardzo, ale to bardzo bałyśmy się w pociągu, kiedy wracałyśmy z Pszczyny do Katowic, ale to tak, wiecie, to tylko taki mały smaczek. Także Eurotrip na miejscu czwartym jest to przede wszystkim świetna komedia, ale jeżeli szukacie inspiracji właśnie, żeby wyruszyć w taki Eurotrip, wiem, maso maślane, ale wiecie, o co chodzi, to może to posłużyć jako inspiracja. Nie życzę wam wszystkich sytuacji, które spotkały głównych bohaterów, ale jeżeli wyruszyliście w taką podróż lub zamierzacie, to koniecznie o tym napiszcie. Ja z miłą chęcią kiedyś się też taką podróż wybiorę. Miejsce trzecie! Mamma Mia! Czy mogło się znaleźć na podium coś innego, jak nie Mamma Mia? Oczywiście Mamma Mia. Ja śpiewać nie potrafię, ale w filmie możecie posłuchać przebojów Abby w wykonaniu właśnie Meryl Streep, Colina Firtha, Pierce'a Brosnana, Amandy Seyfried. Nie chcę się zbłaźnić, więc tutaj wkleję imię i nazwisko tej aktorki. Wiem, że ma na imię Amanda. W każdym razie jest tutaj cała masa piosenek Abby i cała akcja rozgrywa się na greckiej wyspie. Jak dobrze pamiętam, chyba było to Santorini, aczkolwiek mogę się mylić. Cała historia zaczyna się w momencie, kiedy główna bohaterka, czyli Sophie, bierze ślub ze swoim ukochanym. Jednak chciałaby zaprosić na to wspaniałe wydarzenie swojego ojca, którego nie zna, więc zaprasza trzech potencjalnych panów, których tożsamość poznała czytając pamiętnik mamy, Donny, którą gra Meryl Streep. Po prostu jej kreacja jak zawsze jest po prostu cudowna. I wysłała do nich list z zaproszeniem. Wszyscy trzej przyjechali na tą wspaniałą wyspę. No i oczywiście tutaj mamy połączenie wielu, wielu wątków i po prostu jest cudownie. Ten film jest po prostu genialny, dlatego bardzo, ale to bardzo cieszę się, że powstaje druga część i mam nadzieję, że będzie równie cudowna jak właśnie pierwsza. Także Mamma Mia ma taki właśnie wakacyjny klimat, ale jednocześnie jest musicalem i no jest tam Meryl Streep. Także jeżeli chodzi o wakacyjną listę
listę filmów, to oczywiście Mamma Mia musiała się znaleźć na podium. Zapewne wielu z Was zastanawia się, co będzie na miejscu drugim, a co dopiero będzie na miejscu pierwszym. Jednak zanim przejdziemy do miejsca pierwszego, chciałabym, żebyśmy się skupili na miejscu drugim, ponieważ jest to film bardzo mało wakacyjny. Jednak żeby Was nakierować na to, o czym będzie teraz mowa, to najpierw posłuchajcie. Soundtrack z tego filmu jest tak charakterystyczny, że oczywiście jest to Amelia, więc na miejscu drugim jest Amelia, przecudowny, najwspanialszy film, który po prostu uwielbiam, mogę oglądać w kółko. Wiele osób uważa, że jest to film mało wakacyjny, ponieważ kolorystyka tego filmu jest dość taka jesienna, ponieważ przeważają tam kolory zielony, żółty, czerwony i przede wszystkim to wszystko ma taki swój bardziej jesienny klimat. Niemniej jednak, ja ten film właśnie po raz pierwszy widziałam w wakacje u mojej przyjaciółki, kiedy byłam u niej na pijama party i w momencie, kiedy go zobaczyłam, wiedziałam, że już muszę ten film mieć po prostu na DVD. Ja od niej ten film pożyczyłam i cały czas go w kółko oglądałam, aż praktycznie wszystkiego nauczyłam się na pamięć. Przede wszystkim mamy tutaj taką niekonwencjonalną historię miłosną, nie taką historię, którą moglibyśmy się spodziewać właśnie po filmie, którego akcja rozgrywa się w Paryżu. I oprócz historii miłosnej mamy tutaj również wątek detektywistyczny, ale to jest taki wątek detektywistyczny w wersji Amelii, bo w końcu kto z nas nie lubił się w wakacje bawić w podchody? Ja na przykład bardzo lubiłam i Amelia też troszeczkę bawi się w takie podchody. Ona po prostu znajduje w pewnym momencie skrzynkę ukrytą w swoim mieszkaniu i w tej skrzynce znajduje różne takie rzeczy, które dzieci lubią kolekcjonować i postanawia odnaleźć właściciela tej skrzynki i mu ją zwrócić. Potem tak naprawdę Amelia postanawia się bawić w super bohatera i pomagać innym, ale o tym przekonacie się, kiedy sami zobaczycie film. A teraz przechodzimy do miejsca pierwszego i uwaga! Na miejscu pierwszym Stowarzyszenie Wędrujących Jeansów. Dla niektórych może być to zaskoczenie, dla niektórych nie. I niektórzy mogliby się ze mną wspierać, że Mamma Mia powinna być na pierwszym miejscu albo inny film z tej listy. Jednak dla mnie Stowarzyszenie Wędrujących Jeansów to jest taki symbol właśnie wakacji. Ja już kiedyś o tych książkach opowiadałam, także gdzieś tam umieszczę link do mojego filmiku, gdzie opowiadałam o książkach Stowarzyszenie Wędrujących Jeansów, które są oczywiście lepsze niż film, ale film również jest dobry. Jeżeli chodzi o film, to ja wolę oczywiście pierwszą część niż drugą. Jeżeli chodzi o historię, to opowiada ona o czterech przyjaciółkach. Od momentu narodzin dziewczyny spędzały razem wakacje. Jednak przyszedł taki moment, kiedy każda z nich miała spędzić wakacje gdzieś indziej i przed wyjazdem wszystkie razem udały się do second handu, gdzie znalazły dżinsy. Nie byłoby w tym w sumie nic dziwnego, tak? No wybrały się przyjaciółki na zakupy, znalazły dżinsy używane. No nic dziwnego. Ale każda z nich miała zupełnie inną budowę ciała. Już nie mówiąc o charakterach, ponieważ ich charaktery są zupełnie różne, ale każdej z nich spodobały się dżinsy. I tak się zdarzyło, że każda z nich przymierzyła te spodnie i każdej te dżinsy pasowały. Coś, co po prostu jest fizycznie niemożliwe. Stwierdziły, że jest to znak, że są to magiczne dżinsy i z racji tego, że są to pierwsze wakacje, które spędzają osobno, będą to spodnie, które będą je łączyć. Będą nosiły te spodnie tylko podczas wakacji. Było tam oczywiście kilka warunków, które musiały spełniać, dlatego utworzyły Stowarzyszenie Wędrujących Jeansów. Dlaczego wędrujących? Ponieważ przesyłały sobie te jeansy w miejscach, w których aktualnie były. Tibi została na miejscu, ponieważ znalazła pracę w sklepie, której nienawidziła. Bridget wyjechała na obóz piłkarski. Carmen wyjechała do ojca, ponieważ jej rodzice byli po rozwodzie. I Lena wyjechała do Grecji do rodziny. I każda z nich tak naprawdę miała zupełnie inne perypetie. Oczywiście wierzyły w cudotwórczą moc jeansów. I sama autorka książki w ogóle pisała, że pisząc tą książkę miała kiedyś taką ulubioną parę jeansów, do której niestety się nie mieści. Cały czas ją trzyma, ale niestety nie jest to magiczna para jeansów. Moimi ulubionymi epizodami są fragmenty, gdzie występuje Lena, Lina i Kostos, ponieważ cała akcja rozgrywa się na Santorini, także ja jestem zakochana w tym miejscu. Jeszcze tam nie byłam, ale mam nadzieję, że kiedyś tam pojadę. I w ogóle cała ta historia, która się tam rozgrywa, jest taka bardzo, bardzo wakacyjna, ale muszę przyznać, że tak samo jak w książce, tak również oglądając ten film, teraz już jestem starsza i kiedy go oglądam, oczywiście czuję się dalej jak nastolatka, ale kiedy byłam młodsza i po raz pierwszy widziałam ten film, to mogłam śmiało powiedzieć, że utożsamiałam się z każdą z tych bohaterek, zawsze gdzieś jakieś cechy ich osobowości, ich charakteru znalazłam w sobie, także uważam, że ten film jest po prostu genialny, no. Można go oglądać w każdym wieku i poczuje się klimat wakacji. Bez wątpienia jest to film, który znajduje się w moim top od momentu, kiedy go zobaczyłam. Okej, słyszę, że już pomału tracę głos, także będę musiała się z Wami pożegnać, bo kilka razy niektóre sceny musiałam powtórzyć i no, mówię dość głośno, żeby było wyraźnie. Dziękuję Wam najmocniej za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie napiszcie w komentarzach, czy niektóre filmy pokryły się z Waszymi typami wakacyjnymi. Jestem ciekawa Waszych opinii, ja na pewno zapomniałam o jakimś filmie, także dziękuję Wam najmocniej za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Pa, pa!